Więc jesteś początkującym graczem Escape from Tarkov. Zarabiasz rubel za rublem, aby wiązać koniec z końcem, żeby nie błagać babcia prapora o zniżki, tylko godnie kupić sobie coś na ryneczku. Standardowe przyrządy celownicze, które są na wyposażeniu broni, to fajna opcja, ale nie w momencie, kiedy przez przypadek znalazłeś się między dwoma zespołami graczy, które zaczynają się ciąć. Tu potrzebna jest czerwona kropeczka, którą nakierowywujesz na głowę przeciwnika, żeby jak najszybciej do głowy wroga dotarło, że niestety, ale jego szpej to teraz twój szpej. Czerwone kropeczki mogą sporo uszczknąć z twojego ciężko budowanego zapasu rubli, zwłaszcza, że jeżeli kupujesz relatywnie tani kolimator z ogromu przyrządu celowniczych w grze i okazuje się, że to pieprzony sutek. A co to jest? Co to kurwa jest? Cześć, ja jestem Jankes, a w tym odcinku zajmiemy się kolimatorami. Jak wyglądają różne ich wzory, opcje, możliwości, a przede wszystkim jak sprawdzają się w użyciu z Noctowizją, żeby nie okazało się, że będzie cię oślepiał i znajdziesz się w nieciekawej sytuacji, mianowicie na ekranie, gdzie ta durna baba będzie chciała od ciebie kasę za podleczenie cię po tej niemiłej niespodziance. Jeśli spodobał ci się materiał, zachęcam do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapy. Przypominam też, że streamuję na Twitchu, dlatego wpadnij sobie na niego, link masz w opisie. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania.
Thank you.
Słowem podsumowania. Najlepsze połączenie kolimatora z Noctowizją to Reflex Sight, ponieważ mamy zwykle wyraźny wzór, który nie świeci nam w oczy, przez co Nocto nie głupieje. Należy uważać na holo, ponieważ zwierciadło potrafi odbić sporą ilość światła w sensory NVD. To tyle jeżeli chodzi o zwykłe kolimatory, w następnym odcinku zajmiemy się lunetami szturmowymi, o stałej i zmiennej ogniskowej, a także mikrokolimatorami, które można do nich dołożyć. Mam nadzieję, że materiał okazał się być dla Ciebie pomocny, jeśli tak, daj łapkę w górę, zostaw suba i jeszcze raz przypominam o Twitchu, link w opisie. A na dziś to tyle, żegnam się z Wami, ja czyli Jankes, salut!